Ciekawe, czy stąd wyjadę potem. Tego nie wiem, ale już wjechałem, to nagram film. Chciałem dzisiaj drona nagrywać, ale pogoda nie sprzyja. Nie jest co prawda tak zimno, bo jest jeden stopień na plusie, ale śniegiem dzisiaj tak sypnęło, że się boję, że to... Kurde, jakby to stanąć? Może z tamtej strony? Jest, stamtąd wieje wiatr. Bo co ja mogę stanąć? Tak mogę jeszcze ewentualnie. No, to może będę stał tak w takim razie. Więc dzisiaj przede mną Peugeot 308 GT. GT w PSA oznacza, nie oznacza jakiegoś topowego supersilnika, oznacza po prostu topowe wyposażenie. Bo silnik ten, w sumie topowy, to jest 1.2 PureTech, 3-cylindrowy, turbodoładowany, 130-konny, który współpracuje w tym przypadku ze skrzynią manualną. Natomiast można zmienić ją na automat, całkiem udany automat z tego co pamiętam, bo już nim jeździłem. Jest to Peugeot 308 po drugim liftingu. Pierwszy lifting był w 2017 roku i szczerze mówiąc nie pamiętam co się zmieniło, chyba niewiele się zmieniło. Teraz też niewiele się zmieniło. Ja przed liftowym 308 jeździłem wielokrotnie i widzę, że zmieniły się wskaźniki, wirtualne zegary się pojawiły, ale czy coś jeszcze się pojawiło, to ja nie wiem. Ja po 7 dniach nie widzę za dużo różnic. I chciałem też powiedzieć, że Peugeot 308 w 2014 roku wyjął mnie po prostu z butów. To był jeden z pierwszych samochodów, jakim jeździłem, jak zacząłem się bawić w te testowanie samochodów i no ja żyłem stereotypami, spodziewałem się, że to będzie takie francuskie badziewie, jak to francuskie badziewia, a okazało się, że to po prostu był samochód rewelacyjnie wykonany. Wnętrze, projekt wnętrza, wykonanie, użyte materiały, gigantyczny dach panoramiczny, świetny silnik diesla, 180-konny z tego co pamiętam. No po prostu rewelacja, rewelacja to wszystko było. No ale od 2014 roku, a dokładnie 13, bo w 13 miała miejsce premiera Peugeota 308, minęło dużo czasu i lada chwila ma się pojawić Peugeot 308 zupełnie nowy. Nie to, że zliftowany, już nawet gdzieś tam w internecie krążą jakieś zdjęcia szpiegowskie. I co to ja powiedzieć mam jeszcze? Więc teraz na początku sobie zrobię takie podsumowanie tego samochodu. I uważam, że jest to wciąż znakomity samochód, mimo upływu lat, że jest wciąż bardzo komfortowy na tle wszystkiego, co mamy na rynku, czyli jakieś tam Civiki, Golfy, Megany i Skody Scale i tym podobne. I mówię to pomimo tego, że ten samochód ma 18-calowe felgi. Ja tym samochodem jeździłem właśnie na tych felgach i no ja wiem, że można uzyskać większy komfort jeszcze zmniejszając felgi, ale nawet jak na 18 to po prostu świetne wyciszenie zawieszenia, świetny komfort tłumienia nierówności, absolutny top na rynku wciąż. Wnętrze wciąż robi rewelacyjne po prostu wrażenie. Design, jakość i materiały to jest coś, co ciągle wyróżnia Peugeota 308 na tle dużo nowszej konkurencji, co jest trochę zaskakujące po upływie tylu lat. Teraz powiem trochę o wadach, więc pierwsza wada to jest taka, że jest trochę drogi i ciasny na tle tego, co oferuje Honda Civic i Skoda Scala. W ogóle jest to dosyć ciasny samochód jak na segment C, bo to jest najmniejszy samochód z segmentu C. Na przykład Astra ma 12 cm, więcej, Scala ma 11 cm więcej, a Civic 5-drzwiowy to w ogóle kosmos, 26 cm więcej. Co jeszcze? Czepiam się trochę do wyglądu 308, bo to jest jeden z ostatnich modeli jakby z poprzedniej generacji, że widać, że to już nie jest najnowszy projekt, tylko że to jest coś, co funkcjonowało kiedyś. Nie podobają mi się do końca światła z przodu, bowiem one po prostu mają tak rzadko naćkane te LEDy, że można je policzyć z osobna. Ja szczerze mówiąc wolę, jak to jest taki pojedynczy, płynny pasek. Ale żeby było śmieszniej, takie LEDy występują tylko w światłach full LED, które wymagają dopłaty. Z tyłu też niby jest fajnie, bo są takie Peugeotowe światła potrójne tutaj zrobione, natomiast to jest takie jeszcze trochę oldschoolowe, że tak w Focusie jakiejś z poprzedniej generacji, w jakichś Hyundaiach te światła tak zachodzą na brzeg samochodu, że no ładnie wygląda na tych felgach ten samochód, nie da się ukryć, ale no ma takie designerskie smaczki rodem sprzed 5 lat albo i lepiej. Dobra, lecimy dalej z tematem. Kurde, to ja muszę wyjść na zewnątrz. Za jakie grzechy. Nie no, muszę stać tutaj jednak, bo inaczej mi wiatr wieje w mikrofon. Więc powiedzmy sobie o wymiarach zewnętrznych. Auto mierzy 4,25 m długości i jak wspominałem jest to najkrótsze auto z segmentu C. Golf nawet nowy ma 3 cm więcej. Megane i Scala mają właśnie 11 cm więcej. Civic wspomniane 26 i mam zapisane jeszcze sprawdzić wydech. Ja już go sprawdzałem oczywiście, ale się nie nagrało, więc sprawdzę jeszcze raz i będę udawał zaskoczenia. Będę udawał zaskoczenie dlatego, że w Peugeocie 2008 wydech
jest prawdziwy. No, mimo że Peugeot 2008 też ma 3 cylindry, to każdy wydech obsługuje 1,5 cylindra na dobrą sprawę, więc jest to trochę szalone. Natomiast tutaj, no ten wydech tutaj jest zaślepiony. Tutaj jest też zaślepiony, tam palca można wsadzić. Tutaj nie ma wydechu żadnego, a tutaj rura jest w tym miejscu. O, tutaj. Szkoda, bo no wszyscy robią tą modę na fejkowe wydechy. Nie mam pojęcia dlaczego i po co i czemu to ma służyć. Opowiem sobie jeszcze o cenach w tych coraz trudniejszych warunkach, gdzie wiatr wieje i śnieg mi pada. O Jezu, wszędzie. Ale się zaraz wywrócę. Nie jest to najtańsze auto na świecie. Skonfigurowałem sobie wersję Allure. Głównie dlatego, że wyższe wersje wyposażenia mają jakieś tam pierdoły sportowo-optyczne jak GT. Jakieś fotele, jakieś tam inne malowania, jakieś tam smaczki, które uważam, że nie są do życia konieczne. I dałem 130 koni, dałem automat, tutaj jest manual, dałem podgrzewane fotele, tutaj też są multimedia z Android Auto, światła full LED. Ominąłem tylko dach panoramiczny, bo w wersji Allure się nie da i wyszło mi 118 tysięcy złotych. Natomiast taka wersja GT jak tutaj, tylko że bez masażu w fotelach, o których będę mówił, bo uważam, że jest zbędny, kosztuje 126 tysięcy 500 złotych. To jest drogo jak na segment C. Dla porównania, Renault Megane 140 koni w wersji chyba tam Intense z automatem. Uważam, że pod względem zawieszenia Megane jest najbardziej przeciętna z tego grona, o którym będę mówił. I wyszło mi 105 tysięcy, czyli mamy 13 tysięcy złotych taniej i to jest różnica spora. Megane w wersji RS Line, to jest taki pakiet jak GT w Peugeocie albo Monte Carlo w Skodzie. Do tego dorzuciłem silnik 160 koni mechanicznych ADC, bo 140 koni nie ma automatu w wersji RS Line i wyszło mi 125 tysięcy złotych, czyli przy topowym wyposażeniu Megana i 308 robią się już zbliżone cenowo. Przy prostszym wyposażeniu i prostszym silniku różnica jest duża. Volkswagen Golf 8 w wersji Style, 130 koni mechanicznych, ETSI automat, wyszło mi 122 tysiące złotych. Wyższej opcji już nie sprawdzałem, bo już po tym wiadomo, że Golf jest najdroższy ze stawki, ale też jest całkiem fajny. Może być najbardziej dopasiony z tych wszystkich samochodów, o których mówię dzisiaj. I tak, co jeszcze? Zrobiłem sobie wycenę Honda Civic 5-drzwiowej Executive, wersja 1.0, 126 koni mechanicznych, automat, wyszło mi 97 tysięcy złotych przy podobnym wyposażeniu, bez paru rzeczy, między innymi systemu bezkluczykowego, ale wyszło mi 21 tysięcy złotych taniej za podobnie skonfigurowanego Civica. No, natomiast gdy chcemy system bezkluczykowy, parę innych bajerów stylistycznych, to musimy zapłacić 108 tysięcy złotych, czyli też 10 tysięcy złotych taniej. No i Civic ma tą zaletę, że ma też wersję silnikową 1.5, 182 konie mechaniczne, która z automatem kosztuje 114 tysięcy złotych, to jest wciąż 11 tysięcy złotych taniej od Peugeota 308 wersji GT, więc no ceni się Peugeot. I no, nie będę ukrywał, że Honda Civic i Skoda Scala to są moi ulubieńcy z segmentu C, więc wejdźmy na warsztat Scale. 1.0, 110 koni mechanicznych, automat, podobne wyposażenie, 97 tysięcy złotych kosztuje, czyli 21 tysięcy złotych taniej od 308. Jest też wersja 1.5, 150 koni mechanicznych z automatem, 103 tysiące złotych kosztuje taka wersja, czyli 15 tysięcy złotych taniej od 308 i 20 koni mechanicznych mniej ma 308. Bo to jest już wersja 150 koni. I Skoda Scala, pozwoliłem sobie skonfigurować wersję z najlepszym dopasie, z najlepszym audio, Monte Carlo, z tym 1.5 TSI i wyszło mi 111,5 tysiąca złotych, czyli 15 tysięcy złotych taniej od 308 w wersji GT. No, czyli tak to, Megane wychodzi taniej, Scala wychodzi taniej, Civic wychodzi taniej, Golf wychodzi tylko drożej. Tak to wygląda. I tak, u mnie Honda Civic i Skoda Scala wygrywają ze względu na przestrzeń w środku i cenę, za jaką to wszystko dostajemy. To jest naprawdę, moim zdaniem, uczciwa oferta. Komfort w tych wszystkich autach uważam, że jest zbliżony. Może Megane odstaje tylko lekko komfortem, wyciszeniem zawieszenia, nie wliczając Megane PHEV, gdzie jest to zawieszenie wielowahaczowe, to tego modelu to nie dotyczy. I trzeba mieć też na uwadze, że Peugeot 308 jest najmniejszym samochodem z segmentu C, a co przez to idzie, najłatwiej się nim manewruje, najłatwiej się nim parkuje. Gdy weźmiemy pod uwagę Honda Civic i Skodę Scale, to pomimo tego, że Honda Civic jest bardziej przestrzenna, to jest też dużo dłuższa, Scala też jest dłuższa, a to się obraca przeciwko nam na ciasnych parkingach, na przykład w okresie przedświątecznym. Potrafi być wrzodem na dół. Dobra, teraz powiedzmy sobie o wnętrzu z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że mam zapisane, że mam opowiedzieć o wnętrzu, a drugi jest taki, że zaraz mi odmarzną wszystkie kończyny i nie będzie kolejnego testu. Tak, w ogóle mam pierwsza uwaga, to jak to wygląda po tylu latach, że ten design, no mimo tego, że to jest wszystko czarne, ale ten design, ta deska rozdzielcza, zegary umieszczone tutaj, kierownica malutka dosyć i poniżej zegarów, to wszystko robi tak świetne wrażenie na mnie po tylu latach, że to jest wciąż bardzo wygodne.
to, że liczniki mamy umieszczone tutaj, to powoduje, że head-up display w ogóle traci sens. Przecież my to mamy prawie na wysokości szyby, więc w ogóle head-up displaye są bez sensu, ale to jest osobny temat. No mega mi się to podoba. Mało przycisków, wszystko jest schowane w komputerze. Podstawowe przyciski oczywiście są tutaj wyprowadzone. I to jest funkcjonalne i to jest okej, no. Kurde, mega. Jak te fotele wyglądają. To są co prawda fotele z wersji GT, ale te w wersji standardowej są niewiele brzydsze, tył też jest fajny. Dach panoramiczny mamy wielki, co prawda nieotwierany, ale komu to przeszkadza? W dachu panoramicznym chodzi o to, żeby był wielki, żeby dawał światło w środku i on tutaj robi. Możemy oczywiście sobie jakąś zasłonkę zasunąć, ale ja jej nie zasuwam, bo po to mam dach panoramiczny, żeby widzieć, co jest na górze. Co jeszcze mamy? Mamy tutaj coś, czego nie jestem zwolennikiem w samochodach. Wiem, że to fajnie brzmi, ale tu sobie można włączyć masaż. Teraz coś mi się tam koło tyłka ugniata, koło pleców. Tutaj jest jakiś taki masaż, nie wiem, o co chodzi. Ja tego nie używałem, bo parę razy, jak dostałem pierwsze samochody z masażem, to tego trochę poużywałem, ale potem, no nie wiem, jakoś mnie to nie potrzebuje tego. Irytuje mnie trochę to podczas jazdy, że jak mi coś ugniata w plecy albo w tyłek, to nie mogę się skupić na jechaniu. Mamy też audio firmy Denon, tutaj są znaczki Denon i tam jest znaczek Denon. Nie jest to może najlepiej grający audio na świecie, ale naprawdę gra bardzo dobrze, o ile nieznakomicie. I no, chciałbym mieć taki element wyposażenia w swoim samochodzie, w swojej 308 na przykład. Mamy tutaj zapisane, przynajmniej konfigurator tak zapisał, że mamy kolorowy, dotykowy ekran 9,7 cala, tak jest w cenniku zapisane i to jest jakaś bzdura, bo ten ekran ma 7 cali, a ten ekran może mieć 9,7 cala. On ma znowu w konfiguratorze zapisane, że ma 10 cali, zależy gdzie się spojrzy. No więc uwierzę, że ten ma 10 cali, ale ten ma na 100% 7 cali. No nie ma raczej 9 cali. Bo ten wyświetlacz wygląda na taki, co to się nie zmienia od lat w Peugeotach. Ale najważniejsze jest to, że jak wejdziemy tutaj i podłączymy sobie kablem smartfon do samochodu, to mamy Android Auto, mamy CarPlaya, więc można sobie tutaj wyświetlić Waze'a, mapy, Google'a, Spotify'a, Audiotekę i inne tego typu pierdoły, więc robi robotę. Co jeszcze mamy? Mamy tutaj właśnie te wirtualne wskaźniki, które mają prawdopodobnie około 10 cali. One są podobne jak te w 208, ale mam wrażenie, że trochę takie, nie wiem, trochę niższe, trochę węższe. Tutaj mamy przycisk do ich obsługi, czyli klikam sobie tutaj i teraz mi się zmienia na liczniki na przykład. Teraz mam tutaj obrotomierz i prędkościomierz obok. No ja szczerze mówiąc się przerzucam albo między tym osobisty 2, albo między licznikami. Cała reszta tych trybów nie jest zbyt użyteczna, przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o funkcjonalność, to te rozwiązania ze Skody, z Hondy, z Volkswagena jakoś bardziej do mnie trafiają. To jest estetyczne, ale nie jest tak funkcjonalne, że na przykład nie mogę mieć jednocześnie obrotomierza i wyników zużycia paliwa pokazanych, że jak sobie włączę wersję z obrotomierzem, to tutaj jest, mam obrotomierz, to już nie widzę zużycia paliwa. Żeby włączyć zużycie paliwa, to ja muszę tutaj raz dotknąć tym przyciskiem i dopiero mi się pojawia zużycie paliwa, ale ja tego nie widzę non stop. To jak tego nie będę dotykał, to po chwili zniknie, więc estetycznie jest to mega. To jest najładniejsze chyba liczniki, jakie widziałem, ale funkcjonalnie to tak można nad tym debatować, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Tak, mamy też nawigację i nawigacja jest o tyle dobra, ta wbudowana. Generalnie wbudowane nawigacje nie są dobre, ale te w Peugeotach i w Citroenach mają to dobre, że mają wbudowany TomTom Traffic i ten TomTom Traffic naprawdę potrafi prowadzić tak jak powinien, że omija te korki naprawdę nieźle. Rzecz w tym, że nie wiem, czy ta nawigacja jest aktualna, bo generalnie nawigacje w samochodach są nieaktualne. Czy to jest Mercedes, czy to jest BMW, czy to jest Lexus, czy to jest Skoda, czy to jest Volkswagen, to żadna z tych nawigacji wbudowanych nie dorównuje temu, co oferują mapy Google, Waze i tak dalej, janosiki i inne tego typu pierdoły. Nie inaczej jest tutaj. Tutaj mamy kołbiel. Tego skrzyżowania w kołbieli już dawno nie ma. Czy dawno, już parę miesięcy tutaj tego ronda, a tutaj dalej jest naniesione. Do Warszawy już mamy S2 puszczoną gdzieś tutaj, tędy sobie leci i tutaj też jej nie ma naniesionej, więc jeżeli chodzi o aktualność map, to jest jak w każdym innym samochodzie, są nieaktualne. Więc dobrze, że jest Android Auto i można odpalić mapy Google'a. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy uruchomienie silnika z systemem bezkluczykowym, kluczyk mam w kieszeni. Tu mamy ręczny elektroniczny, który jest taki wygodny, bo się zaciąga zaraz po wyłączeniu silnika. Mamy tryb sport, tryb dynamiczny to się nazywa, ale nie używałem trybu dynamicznego, bo tryb dynamiczny w większości samochodów zmienia działanie skrzyni automatycznej głównie, a że tu jest skrzynia manualna, to naprawdę niewiele to zmienia. I jeszcze mam tutaj zapisane wyraźnie jakość, bo chciałem pomówić o jakości wykonania, o użytych materiałach, że
No dobra, tutaj coś się ta skóra przesuwa trochę, ale generalnie to wszystko jest jakoś takie, no nie wiem, wydaje mi się ten samochód bardzo fajnie wykończony, że niby Megane jest tak samo czarny w środku jak 308, a 308 jakoś tak bardziej jakościowo mi się prezentuje od Meganki. To jest jakoś takie wszystko jakieś takie fajniejsze, jakoś tak lepiej spasowane, lepiej wyglądające, no mega. Trochę może już niepraktyczne miejscami, na przykład podgrzewanie foteli mamy tutaj, no niby dobre miejsce, ale zazwyczaj jak wsiadam do samochodu, to tu kładę telefon, tak? Jak tutaj kładę telefon, to jak ja mam teraz zmienić podgrzewanie fotela? Muszę to podnieść i kombinować. Tu mamy jakieś schowki, tu mamy podłokietnik całkiem wygodny, który... O, jeszcze tu jest schowek, to nie wiedziałem. Który przede wszystkim jest rozsuwany i podnoszony. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Okej, tak się go ten... Można go w różnych kierunkach przesuwać, więc... jest w porządku. No i co? No i tyle chyba o wnętrzu. Co jeszcze mam tam zapisane w swoim kajecie magicznym? Siadanie za sobą. To znaczy, że trzeba wyjść. No ale dobra. Ja przypominam, że mam 1,90 m wzrostu. Ważę ponad 100 kg. W ogóle ostatnio przytyłem i nie ruszałem się w ogóle. Jadłem bardzo dużo i wyglądam trochę jakbym zjadł cały granulat dla youtuberów motoryzacyjnych. Ale mimo wszystko siadam sam za sobą i... O kurde bele. No jak na najciaśniejszy samochód przystało. Ja już tutaj siadałem może nie sam za sobą, ale za swoim dzieckiem, które było w foteliku. I co? No dobra, będę udawał, że się tu zmieszczę. Nie będę udawał, że się tu zmieszczę. Nie chcę mi się wciskać. O, bo się wcisnę. Zamykam drzwi. No, jeszcze tutaj muszę zagłówek podnieść. O, żeby mi się nie wbiło w plecy. Kurde, no w Citroenie C3 z zeszłego tygodnia, dużo mniejszym samochodzie, miałem podobną przestrzeń na tylnej kanapie. Ja tego nie czaję, bo kurde, Skoda Scala pokazała, że nawet z niewielkich samochodów stosunkowo można wykrzesać olbrzymią przestrzeń na tylnej kanapie, a tutaj no, tak sobie. Tak sobie, po prostu kijowo. O! Dobra, zajrzyjmy sobie do bagażnika, do którego zaglądam pierwszy raz, szczerze mówiąc. Ale zapisałem sobie, że bagażnik ma 390 litrów. Jest to standard na segment C, o dziwo. Generalnie, jaki byśmy samochód nie wzięli w segmencie C, to bagażnik wygląda mniej więcej tak samo i podobny bagażnik jest w Peugeotie 308. To, co mnie dziwi, że na przykład Renault Clio też ma 390 litrów, a Renault Clio ma po prostu mniejszy bagażnik, a jeden i drugi ma 390 litrów, więc nie ufać producentom do końca. Jedynym samochodem z tego segmentu, który ma dużo większy bagażnik i za to lubię Scalę, jest Skoda Scala właśnie. No, ja wiem, że tak chwalę tą Skodę Scalę, ale to mi się tak podoba ten samochód, jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne i przestrzeń w środku, o wyposażenie, o komfort. No i tak to. I powiedziałem chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tym samochodzie. Opowiedzmy sobie o wadach zatem. Wada numer jeden i taka największa dla mnie, bo to jest jednak ciasnota na tylnej kanapie. No kurde, jak ja mam 1,90 m wzrostu, no tak mi jest najwygodniej. Jak się przesunę trochę do przodu, to już te kolano mi zahacza o ten fragment, więc tak mi się siedzi najwygodniej. Nie chciałbym tego zmieniać, więc ciasnota to jest wada numer 1 Peugeota 308. Wada numer 2 to są wolne multimedia. Jest to tyle zaskakujące, że w zeszłym tygodniu jeździłem Citroenem C3, który miał identyczny ekran jak ten tutaj i Citroen C3 w Citroenie te multimedia zapieprzały jak dzikie. Po prostu za dotknięciem palca wszystko się działo. Tutaj teraz o dziwo to też się dobrze sprawuje, ale ten system multimedialny ma momenty takiej zawiechy i takiego klatkowania, że nawet potrafi klatkować to, jak się przełączamy między licznikami, między jednym trybem a drugim trybem. To wszystko potrafi zacinać. Mało tego, potrafi zacinać, ja teraz to zrobię, kamera cofania. Że uwaga, ruszam. No teraz jak na złość też w miarę płynnie działa. Ale kamera cofania, jak wejdziemy jakby do nierozgrzanego samochodu, potrafi klatkować ten obraz. Nie dość, że jest słabej jakości z tej kamery cofania. Ja tutaj wkleję przebitkę, którą nagrałem wcześniej, jak ta kamera cofania się sprawdza, kiedy jest ciemno. Nie, kiedy nawet jest jasno, ale kiedy jest mokro i ta kamera się trochę przybrudzi, więc w ogóle kamery cofania w Citroenach, w Peugeotach to jest jakiś, kurde, dramat. Jest niewiele modeli, w których te kamery działają dobrze. I tutaj ta kamera też jest naprawdę przeciętnej jakości. To jest rzecz pierwsza. Druga to już w sumie. A trzecia wada to taka wada, nie wada. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem skrzyń manualnych. Tutaj mamy skrzynię manualną i ten lewarek jest dosyć wysoki, dosyć długi. Ten skok tych przełożeń jest taki, że jak zmieniamy, nie wiem, z jedynki na dwójkę albo z wstecznego tutaj coś przełączamy, to on ma takie wychyły. No duży skok tego lewarka jest po prostu, że nie jest to zbyt praktyczne. Ale to nie jest jakiś taki... To akurat trochę się czepiam teraz, tak? No, co jeszcze? A teraz już mamy zjazdy tylko.
Ho, już myślałem, że utknąłem, ale chyba nie. Mam nadzieję, że do przodu, do końca wyjadę. Więc tak, pod maską tego samochodu mamy do wyboru albo 1,2,3 cylindrowy o mocy 110 koni, albo 1,2,3 cylindrowy 130 koni, tak jest, jak jest tutaj. Mamy też diesla chyba 1,5 litrowego 130-konnego w manualu i w automacie. To też może być ciekawa opcja, bo te diesle są naprawdę ekonomiczne z Peugeotów i z Citroenów. No i tak, jeżeli chodzi o benzynę, to mamy pod maską wyłącznie 3 cylindry, poza tym dieslem 4-cylindrowym. I sportową odmianą, która występuje, ma tam 262 konie mechaniczne chyba. I jest to zupełnie jak w Opel Astrze, bo Opel Astra też ma 3-cylindrowe silniki tylko i wyłącznie, nawet bardziej tylko nie wyłącznie, bo nawet diesle w Opel Astrze są 3-cylindrowe, a tutaj diesle są 4-cylindrowe. Dla odmiany trzeba uczciwie przyznać, że Volkswagen Golf 8 albo na przykład Renault Megane oferuje klientom wyłącznie silniki 4-cylindrowe, więc to dla niektórych może mieć znaczenie. Dla mnie nie ma, szczerze mówiąc, bo ten silnik oferuje 130 koni mechanicznych, 230 Nm momentu obrotowego. Masa tego samochodu wynosi 1,2 tony i w mojej opinii tym autem naprawdę się jeździ bardzo przyjemnie i bardzo dynamicznie i no nie wadzą, po prostu nie przeszkadzają mi te 3 cylindry. W niczym mi to nie wadzi, w kulturze pracy mi to nie wadzi, no w niczym. Niezłe jaja z tym śniegiem dzisiaj. Są co prawda, zwłaszcza przy zimnym silniku, teraz jak się silnik rozgrzał, to już tego nie czuję. To są delikatne mikrowibracje. Uważam, że te mikrowibracje w samochodach od Peugeota i Citroena są najbardziej zauważalne ze wszystkich samochodów, ale z drugiej strony nie jest to jakiś taki, nie wiem, no nie jest to rzecz, przez którą bym zdyskwalifikował ten samochód, że o, tu są mikrowibracje, to nie. Nie, to nie jest aż tak przeszkadzające. Jeżeli ktoś ma takie wrażenie, to nie. Mamy też tą skrzynię manualną z tym długim skokiem lewarka. Boże, jak się jezdnia błyszczy w ogóle. Która no jest taka sobie, bo skok tego lewarka jest duży. Ktoś w komentarzach się czepiał, że skrzynia biegów w Citroenach i w Peugeotach jest taka sobie, bo trudno się puszcza, w sensie, nie wiem jak to nawet określić, ale specyficznie się puszcza sprzęgło i dodaje gazu, że jak się przesiadam do Peugeota, to potrzebuję, nie wiem, tam godziny, żeby się przyzwyczaić, jak chodzi ta skrzynia biegów, żeby nie szarpać, ale do tego się można przyzwyczaić, jak do każdej skrzyni biegów i każdego sprzęgła. Więc to jest specyficzne, ale czy to jest wada, to bym nie powiedział. Tak czy inaczej, osobiście brałbym skrzynię automatyczną, bo po prostu lubię automaty. Jest to dla mnie dużo wygodniejsze. A teraz możemy sobie sprawdzić, jak ten silnik hałasuje. Dodaję gazu. Nie mogę szybciej jechać, bo mi się śniegu napchało w felgę i podskakuje cały samochód. Ale jaja. No ale generalnie, no naprawdę trzeba go... O, jak to wibruje! Naprawdę trzeba go wrzucić na wysokie obroty, żeby on zaczął jazgotać, a nie trzeba go wrzucać na wysokie obroty, bo dzięki turbodoładowaniu on jedzie tam od 1500 obrotów na minutę. Już tam można coś zrobić generalnie. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, to w wersji manualnej 100 km na godzinę pojawia się po 10,8 sekundy. I jeżeli ktoś chce mieć szybszy samochód, to może właśnie zainwestować w skrzynię automatyczną w automacie. Według konfiguratora setka pojawia się po 9,4 sekundy. Jest też wersja 110 koni mechanicznych Peugeota 308. To jest ten sam silnik, tylko ograniczonej mocy i chyba z nieco mniejszym momentem obrotowym. Jest też w cenniku, widziałem wersję 1,6 turbo 262 konie mechaniczne tej odmiany Peugeota, to nawet nie widziałem w parku prasowym. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to ten silnik palił mi dokładnie tyle samo co, ale kałacze, dokładnie tyle samo co Citroen C3 110 koni mechanicznych, 7,2 litra przy 120 km na godzinę i mógłbym powiedzieć, że to jest dobry wynik, no bo to nie jest zły wynik tak na dobrą sprawę, ale z drugiej strony kurczę, jeździłem z Skodą Skalą 110 koni mechanicznych ze 7-stopniowym automatem DSG i Skoda Skala przy 140 paliła mi 6 litrów, a ten palił mi przy 120 7 litrów, no więc są te różnice, są, no ja tu... Ja wiem, że jestem wyzywany od waginiarzy i ja wiem, że ludzie piszą mi w komentarzach, że mi Skoda płaci za te testy, ale mi nie płaci. Ale co ja chciałem powiedzieć z tego wszystkiego, że no lubię tą skalę, lubię tą skalę. No lubię Skodę Skalę. I Honda Civic też lubię stanowczo. Więc reasumując, to nie jest zły samochód, to jest bardzo dobry samochód, ale ja bym go nie wybrał dlatego, że jestem wysoki i potrzebuję więcej miejsca na tylnej kanapie. Ten samochód oferuje mi naprawdę niewiele miejsca na tylnej kanapie i to jest jego główny problem.
cała reszta jest naprawdę spoko, jeżeli komuś to nie przeszkadza, bo na przykład jeżeli ktoś ma 1,80 m, to będzie już siedział bliżej, z tyłu będzie więcej miejsca i to, o czym ja mówię, to jest naprawdę taki ekstremalny przypadek, bo rzadko się zdarza, o ile w ogóle się zdarza, że za kierowcą 1,90 m wzrostu chce siąść osoba, która ma 1,90 m wzrostu, więc te moje narzekanie na ilość miejsca to tak trochę czas przymrużeniem oka brać, jeżeli ktoś jest trochę niższy. Co jeszcze? I tyle chyba. Fajny to jest samochód. Naprawdę fajny samochód. Co jeszcze mamy? Nie wiem, czy to było w poprzednim Peugeotie 308, ale tutaj jest. Jest system utrzymujący pas ruchu. Nie tylko taki, który pipczy, jeżeli najeżdżamy na linię, ale taki system utrzymujący pas ruchu, który po prostu reaguje, jeżeli najeżdżamy na linię i sprowadza nas na dobrą drogę. Jak on działa? Nie mam bladego pojęcia, bo przez cały tydzień, no może nie przez cały tydzień, ale przez większość dni, kiedy ja jeździłem tym samochodem, to warunki były takie jak teraz, czyli te linie na drodze były zamazane, więc nie mam co go oceniać. Te multimedia mogłyby być lepsze i kamera cofania mogłaby być lepsza, ale jeżeli chodzi o komfort, to na pewno jest lepiej niż w Renault Megane. Komfort to naprawdę jest fajny w tym samochodzie, takie poczucie fajności z tym dachem panoramicznym. Rewelacja. Może jakieś ambienty by się przydały, bo te wnętrze w nocy to świecą się tylko klamki, dzięki czemu widać, gdzie one są. Natomiast nie dzieje się już nic więcej. Wszystko, cała reszta jest ciemna, więc nawet w skali są takie rzeczy oczywiście opcjonalne, jak ambientowe podświetlenie wnętrza. Ale jak na złość, chciałem pokazać, że te multimedia są wolne. No niestety nie nagrałem tego, bo one momentami tak zamulały, że aż mi się wierzyć nie chciało, że nawet multimedia w Daci w porównaniu do tych zamulających z Peugeota to działały błyskawicznie, a teraz jak chcę pokazać, że one są wolne, to one reagują natychmiast. Ale naprawdę są wolniejsze niż te w Citroenie C3. W Citroenie C3 to działało super szybko, a tutaj ten samochód potrafi mieć momenty zwiechy. Dobra, powiedziałem już wszystko. Od jutra kontynuuję swoją przygodę z samochodami Peugeota i Citroena. I jutro jadę odebrać Citroena C5 Aircross w wersji PHEV hybrydowej i ja bardzo lubię Citroena C5 Aircross. Jeździłem Aircrossem C5 już chyba ze 2 razy i tutaj strasznie głośno słychać w tej chwili asfalt, ponieważ wszystko zamarzło i jest bardzo nierówna droga. Ale dwukrotnie jeździłem już Citroenem C5 Aircross i zrobił on na mnie fantastyczne wrażenie dwukrotnie. Mam nadzieję, że jutro będzie tak samo. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to bardzo dziękuję za cierpliwość. Mam nadzieję, że powiedziałem coś, co się przyda przy zakupie samochodu. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania rzeczowe albo krytykę, ale konstruktywną, to bardzo proszę dać znać w komentarzu. Ale jeżeli ktoś będzie mi bluzgał i z ryjem wyskakiwał od razu, to niech się spodziewa, że ja też będę nieprzyjemny. Elonara.